pierwszy raz jadę tutaj po S3 w stronę Jeleniej Góry i wydaje się przyjemna jazda. No zobaczymy. Oj, piękna złota polska jesień. 8 km przed Jelenią. No już się zrobiło ciasno, ciasno. Ładne widoczki, końcówka października. Także ostatni gwizdek na taki ciepły weekend. Zabawa jak zwykle głodna, więc będziemy zwiedzać tutaj, o, jakaś restauracyjka. No nie wiem, tutaj idziemy czy nie? No właśnie nie wiem, ja jeszcze bym zeszła na dół zobaczyć. No to chodźmy, chodźmy, ja bym tutaj poszedł. Zapytaliśmy się dwóch chyba Ukrainek, gdzie jest najlepsze jedzenie w Szklarskiej Poręby. Bo Arkadiusz to robi coś takiego, podchodzi i mówi tak: wy jesteście stąd czy przyjezdni? I te laski patrzą na niego, że nie wiedzą, co ten gość chce od nich, nie? No ale się okazało, że mówię, dobra, słuchajcie, pytamy, bo chcieliśmy coś dobrego zjeść. No i powiedziały, że mamy przyjść tu, idziemy. I teraz ciekawa jestem, czy to jest coś dobrego, czy to jest chciówka. Fajne menu, piękny widok. No i proszę Państwa, czyli bistro na widoku okazało się strzałem w dziesiątkę. Jak Izabelka smakowało? Bardzo dobre jedzonko. Ja miałam bułeczkę taką drożdżową. W środku było bardzo dużo szpinaku, oszczypek i to było po prostu rewelacja. Wyglądało super, a ja sobie wziąłem specjalnego burgera na widoku, który miał szarpaną wołowinkę oraz jajeczko sadzone. Świetne zestawienie. Czekaliśmy pół godzinki, ale dlatego, że wszystko było świeżutkie. Pod duchem gór. Słuchajcie, to jest najstarszy wizerunek. Plaża oraz piękny wschód słońca. Tak nas wita sobota, końcówka października 2021. Teraz idziemy sobie na śniadanko na hotelu Radisson. Spacerkiem na trzy kultury złotego widoku. Izabelka się wdrapuje. Dzisiaj ponownie piękny dzień. Prawie 15 stopni, końcówka października. Izabelunia, jak się czujesz dzisiaj? Końcówka października 2021. Tak, po śniadanku. Słuchajcie, czuję się cudownie. W ogóle jesień w górach jest przepiękna. Te całe barwy jesienne. Rewelacja. I wdrapujemy się na szczyt. A na jaki szczyt? Zawsze mnie zapytają. No i Izabelka to najbardziej lubi odpoczywać w górach. Chwila odpoczynku, ale już znalazłam tam fajne jedzonko dla Arkadiuszka, jak będzie głodny bardzo. To zaraz Wam pokażę. Widzimy tej góreczki, no piękna, piękna panorama. Ale Arkadiusz, chodź, pokażę Ci, gdzie będziesz jadł. Jak będziesz głodny. Arkadiusze, gdzie Ty przyszedłeś? O proszę, jest jedzonko, dla jest. Dla Ciebie jedzonko w zimie, gdyby się zabrakło. Zawsze tutaj możesz przyjść i się napaść. Taki paśnik. Izabelka, daleko jeszcze? Tak. Daleko? Tak. Jak długo jeszcze będziemy szli? Nie wiem, myślę, że pół godzinki. Ale bardzo przyjemnie. Tak. To troszeczkę zawiewa. Izabelka już zmęczona. Zmęczona odpoczywa. Ale zobaczcie, jaki ona ma piękny widok. Jest. Dotarliśmy na sam szczyt wysokiego kamienia. Zaraz tam wejdę. O, pięknie. Patrzcie, biegnie, biegnie, biegnie. O nie. Ale wieje, ale jest pięknie. Wieje. Czekam, dalej.
Izabela, uważaj, bo tutaj ścieżka rowerowa, uważaj, bo tutaj może przejechać rower. Uważaj, uważaj, uważaj. A tam już nie może dalej przejechać. No właśnie, to są takie zadziwiające te ścieżki rowerowe, że tutaj w ogóle ludzie jeżdżą na rowerach. Wow. No, są rowery górskie, gdzie siedzonko jest bardzo nisko. Człowiek, który jedzie, to po prostu ma kąt pochylenia dosyć fajny i może sobie jeździć po górkach. No to ja jednak jestem taki mieszczu na rowerze, taki miejski. Nie wiadomo, tutaj... nie wiadomo, bo niedługo może zaczniesz jeździć na takim rowerze. Marzy mi się motocykl. Tego, ale polecam. No i wybraliśmy się do miejsca, które jest obowiązkowe, jeżeli się jest w Szklarskiej Porębie, czyli wodospad Kamieńczyk. Zaparkowaliśmy na najwyższym parkingu, czyli mamy drogę bardzo prostą. Bardzo przyjemnie się idzie. Godzina chyba 17, więc jeszcze jest jasno. No za chwilę pokażemy Wam, jak ten Kamieńczyk naprawdę. Pani, a są tutaj grzyby w tym lesie? A ja nie widziałam. Ja nie to co pani tutaj robi? Idę na wodospad Kamieńczyka. O, wodospad Kamieńczyka. Tak, idziemy taką troszeczkę trasą i bardzo kamienistą tutaj. Troszkę wygodnie. Ona nas zaskoczyła. Słuchajcie, jest bardzo kamienista i jest pod górę. Jak to moja mama mówi, w końcu to Kamieńczyk. Ale mi się podoba. Bardzo przyjemnie. Słoneczko. Tak świeci, że ja lubię tą porę dnia. Drogą po kamieniach, a można drużką przez lasek. Także wszędzie jest pięknie. Dotarliśmy na samą górę wodospadu Kamieńczyka. Właśnie ten strumyk płynie prosto do wodospadu Kamieńczyka. Tam nie wejdziemy, bo tam spadają w tej chwili kamienie na głowę, więc nie będziemy wchodzić, ale od góry Wam pokazałem, jak ten wodospad wygląda. Zabelunia, jak się podoba? Bardzo mi się podoba, jestem bardzo dzisiaj zmęczona po tych wędrówkach, ale polecam. Bo tak wygląda podróż w górach, także będziemy w różnych miejscach w Polsce, ale w górach będziemy też często. Patrzę właśnie, jak on tutaj tak od góry wpada. Jest takie dosyć ciekawe, szczerze mówiąc. No może to nie jest Erewan w Tajlandii, może to nie jest Niagara, ale mamy swój wodospad Kamieńczyka. Co? Kamieńczyka. Oni już długo to budują? No, przyjechaliśmy na Polanę Jakuszycką, a to wszystko tutaj w remoncie, więc nie pokażemy Wam, jak to wygląda, ale pokażemy Wam na planie, jak to będzie wyglądać. Także Polana Jakuszycka dzisiaj nas nie przywitała. Ale ten plan chyba leży. Idziemy zobaczyć plan. No i to, co leży, to zacznie niedługo działać. Także przyjedziemy tutaj może za rok, może przyjedziemy tutaj za pół roku. Plac budowy. No, budynek wygląda imponująco. Pamiętam, jak to jeszcze było takie stare. A tutaj zobaczcie, można sobie pociągiem podjechać. Ale przyjechaliśmy autkiem. Izabelka, podoba Ci się? Pobiegałabyś na nartach? No właśnie, nigdy nie byłam na nartach biegowych. To musi być chyba bardzo fajne doświadczenie, takie przygoda. Mam nadzieję, że kiedyś. A kto w naszej rodzinie jest takim maniakiem? Damianek nasz. Tak, no, nasz. Pozdrawiamy go tutaj i zapraszamy do Jakuszyc. Może? Właśnie wygląda to w oczekiwaniu na posiłeczek. A ten wózek jest to ma dzisiaj do zrobienia 50 pompeczek i leci z koksem. No dobra, niech robi. Liczyć mu nie będzie. A po górach dotarliśmy do Michałowej gospody. Izabelka,
Co będziesz zamawiać? Rosołek. Rosołek. No to ja zjem żurek i zobaczymy, czy Barbara miała rację. Barbara poleciła żurek. Więc zobaczymy. Izabelka się grzeje rosołkiem. I grzanym winkiem. I grzankiem, grzanym winkiem. No proszę, proszę. Dobre? Ale trochę chłodno. No i ciężko było rano wstać. Ale idziemy ulicą Górną, bo dzisiaj wybraliśmy się na 6-kilometrowy spacerek, gdzie będziemy zwiedzać 3 zabytki, które Wam pokażemy. Tak, ale co jest najważniejsze, wczoraj mieliśmy fajny basenik wieczorkiem, także był relaksik, był masażyk, były sauny, więc dzisiaj aż się przyjemnie idzie. W ulicy Górnej na wysokości 3-5 numeru znajduje się, zobaczcie, taki opuszczony, piękny dom z potężną, dużą działką. To moje takie zboczenie zawodowe, bo ja uwielbiam nieruchomości, więc takie rarytaski mnie tutaj kręcą. Z widokiem oczywiście na pasmo gór, na Śnieżkę, na kotły. Także jest również budynki, które niestety są w opłakanym stanie, tak jak tutaj rzemieślnik. Z prosperyty tego budynku na pewno już minął. Szkoda, szkoda. Pięknie położony, piękna duża działka, piękna inwestycja, no ale niestety teraz wymaga dużych nakładów. Standard się zmienił, ludzie mają coraz większe wymogi. Także zobaczymy, co tutaj będzie, czy to zostanie za kratami. No i Szklarska Poręba ma bardzo fajną bazę w tej chwili, apartamentową. Tutaj powstaje Złoty Horyzont z najlepszym podobno widokiem w Szklarskiej Porębie, a z boku mamy Śnieżkę, która już działa. Warto zobaczyć Szklarskie Muzeum, w którym jest taka piękna sala Królestwo Ducha Gór. A tutaj jesteśmy w Muzeum Geralta Hauptmanna. Śląski pisarz, dramaturg, przedstawiciel niemieckiego naturalizmu, noblista. Warto zobaczyć. Filozof, naukowiec, pisarz, ikona powstały dzięki jego charyzmie kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie. Klinica Górska ma swojego Nikifora, a Szklarska Poręba ma swojego Hauptmanna. Także widzimy jego twórczość. Także coś wspólnego mają te dwa miejsca. W muzeum tym również zobaczycie przepiękne prace Władysława Hoffmanna, dlatego że jego dom został zamknięty, tam dopiero coś powstanie i teraz jest sala właśnie w tym muzeum, w którym można te piękne prace zobaczyć. Nieodkryte jeszcze miejsce, przynajmniej dla mnie, Park Ducha Gór. Moi drodzy, słuchajcie, jest tutaj naprawdę pięknie, więc jak będziecie w Szklarskiej, to naprawdę warto przyjść do tego parku. Polecam. Cisza, spokój. Szklarska Poręba też się charakteryzuje tym, że są tutaj wędrówki z fraszką i tak na przykład jak mamy Jana Izidora Staudingera, tak, który właśnie ma tą taką swoją trasę, te wędrówki. I na przykład jest taka fajna ta fraszeczka, którą chciałam Wam przeczytać. Nade wszystko sobie cenię, zadumę, zachwyt, milczenie. Października 2021, słuchajcie, ja jestem na ramionczkach, jest tutaj tak po prostu ciepło. Zobaczcie, jak dużo ludzi jest. Jesteśmy teraz na złotym widoku. Tak, i porębie.
po prostu niesamowitych ludzi. Zobaczcie, co się dzieje. Nożyczki w głowie. Takich właśnie wspaniałych ludzi można spotkać u nas w Polsce, na naszych pięknych szlakach. Skąd te pomysły, kochani? Z Ragania. A, no proszę bardzo, proszę bardzo, po prostu wyglądacie zjawiskowo. Super. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Cztery metry ma średnicy, można na nim stanąć i go rozhuśtać autentycznie. I tutaj właśnie przewodnik też mówił, że legenda głosi, że karkonosz go zrzucił, ten kamień, żeby zatkać dziurę w ziemi. Tak ponoć jest. Wejście do głębi ziemi. A wejście do głębi ziemi. Dobrze, że tutaj mój support Arkadiuszek jest, więc dziękuję ci. Chybotek, szklarska poręba. Tutaj Izabela jak zwykle sobie robi zdjęcia z panami. Dzień dobry, pozdrawiam. Pani, sympatyczny tutaj fotograf. No, z Lubuskiego tutaj towarzystwo, tak? Tak. Alfredo, więc dzisiaj testujemy pizzę. A ja najbardziej lubię po prostu margaritę. W prostocie zawsze jestem taki smaczek. 4 godziny dzisiaj idziemy po górach. Przeszliśmy 13 tysięcy kroków zrobiliśmy, a jeszcze kilka kilometrów przed nami. Dotarliśmy do chaty Balońskiej, do starej chaty Balońskiej. Zobaczmy, co tutaj jest. Straszny klimat. Może spotkamy jakieś duchy. Ducha góry. Oj, pięknie, pięknie. Fajnie pachnie. No, Muzeum Minerałów oraz podobno jest tutaj wykopaliska odpukaczy złota. Zobaczymy, czy ta pani pukała złoto, czy nie. Wygląda się to. Niebywała różnica temperatur. Słuchajcie, jak byliśmy tam na górze, to ja byłam po prostu na ramionczka. A tutaj, no, potrzebowaliśmy wskoczyć. Od razu tak 5-10 stopni mniej. Ja byłem, dostałem szoku termicznego. Nagle mi się jakbym wyszedł, nie wiem, na mróz, no, dosłownie z sauny na mróz. Idziemy teraz na wodospad. Jest i on, piękny wodospad Szklarki, który ma 13 metrów. Ten, który widzieliśmy wczoraj, Kamieńczyka, wodospad ma 27. Zobaczcie, no, efekt jest piękny, czy efekt widać. No i stało się to, czego się obawiałem. Chyba zabłądziliśmy. Izabela zaczyna marudzić. Jak zwykle to jest ta godzina, tak, gdzie ona już zaczyna mówić, że już jest ciężko, że jest zmęczona. Bo ty idziesz za szybko, nie zostawiasz w tyle, a ja tak nie. A tutaj ciemny las. A, już koniec. A może początek? Może początek. Przyjechaliśmy tutaj na 3 dni, ale uważam, że Szklarska jest idealna tutaj na zwiedzanie co najmniej na 5 dni, żeby przejść sobie wszystkie górki. Tutaj pokazaliśmy, wiadomo, część gastronomiczną, część taką turystyczną, część hotelową, część apartamentową, ale czy wszystko? No jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam taki malutki niedosyt. Jeszcze powinniśmy wejść sobie na szrynicę też. No to na drugi raz jeszcze poprawimy tymi dłuższymi trasami. Może w innej porze roku. No właśnie. Także no co? No zobaczymy. Co? Idziemy się pakować. Izabelunia, czas na wyjazd. No wiem, a ja dalej planuję, co jeszcze moglibyśmy zobaczyć. No faktycznie, trzeba już wyjeżdżać, ale słuchajcie, przed przyjazdem tutaj wszystko zaplanowałam sobie, z internetu ściągnęłam, co warto zobaczyć w okolicach w ogóle Szklarskiej, ale przyjeżdżając ze Szklarskiej Poręby, weszliśmy do apartamentu od Vacation Club, gdzie wielkie zaskoczenie, bo firma ta przygotowała dla nas taką mapeczkę, dla wszystkich zresztą, taką mapę, dzięki której zwiedziliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj w Szklarskiej. Niektóre pokryły się z tym, co ja w internecie sprawdziłam, ale to naprawdę nam bardzo ułatwiło całą wczorajszą naszą trasę. Zobaczcie, jesteśmy w pięknym apartamencie.
aneks kuchenny, tutaj połączony z salonem. Naprawdę bardzo dużo tutaj jest fajnych rzeczy, które są przydatne nam, żebyśmy mogli mieszkać, gotować, być, żyć. Także polecam Wam jak najbardziej apartamenty od Vacation Club. I mam nadzieję, że to nie jest pierwszy apartament, który byśmy zwiedzili. Karkonosze mają swój chybotek. Jak głosi legenda, karkonosz zatkał tutaj wejście do głębi ziemi. Jest to bardzo podobna legenda, jak jest na Jaworzynie Kraińskiej, gdzie diabeł puścił kamień na... Dobranoc! Ja kocham takie życie. Słoneczko świeci, jestem w górach z piękną kobietą i będę z nas jadł. Być może, ale jestem pewien, być może, albo na pewno. Super jedzenie. Jesteśmy głodni, ja jestem pełna po prostu wigoru, a to dużo dzisiaj zamówię. A nie, to by było na tyle. Jestem maniakiem szarlotki, więc wszędzie, gdzie jestem, zamawiam szarlotkę na ciepło z lodami. Polecono nam kawę Fantazja, sprawdzona szarlotka, idealna, domowa. Polecam. Jestem na szlaku. Mam szczerze, że z tyłu to chata balonka, a tutaj takie, nie wiem, można sobie coś zjeść. Na przykład no taka chatka sobie stoi, dzieciaki się bawią, no myślę, że warto tutaj podejść.